Ponieważ przepis, który zamieściłam na naszym kanale smakkujaw.pl na gołąbki w sosie pomidorowym cieszy się dużą oglądalnością, dużym zainteresowaniem, postanowiłam przygotować dzisiaj również gołąbki, ale gołąbki z dodatkiem grzybów leśnych, ponieważ taką miałam prośbę od wielu osób. A zatem do przygotowania gołąbków będziemy potrzebowali kapustę. Ja tutaj już mam przygotowane liście kapusty, czyli wstępnie kapustę obgotowałam, a to po to, żeby liście były elastyczne i żeby gołąbki dobrze nam się zwijały. Będzie potrzebne również mięso mielone. Ja mam tutaj pół kilograma z łopatki wieprzowej i wołowiny. Do naszych gołąbków dodamy dzisiaj kaszę gryczaną. Ja tutaj mam paczuszkę ugotowanej już kaszy gryczanej prażonej. Oczywiście jeśli ktoś nie lubi kaszy, może dodać ryż albo w ogóle nie dodawać, tylko zrobić samym mięsem i grzybami. Mam tutaj około 70 deko grzybów leśnych. Są to podgrzybki. One oczywiście wstępnie były obgotowane i są tutaj drobniutko posiekane. Połowę tych grzybów wykorzystam do przyrządzenia sosu. Będą potrzebne dwie cebule. Mam drobno posiekaną. Jedno jajko oraz przyprawy takie jak sól, świeżo zmielony kolorowy pieprz, solidna porcja majeranku, to taka duża czubata łyżka, około 2-3 łyżek bułki tartej. Gołąbki nasze będziemy gotować w bulionie grzybowym i wykorzystamy około 2 litrów tego bulionu. Oczywiście część również wykorzystam do przyrządzenia sosu. Sos zaprawimy śmietaną. Mam tutaj całe opakowanie 400-gramowe śmietany 18% i do sosu również wykorzystamy około 3 łyżek masła. Będzie potrzebny także olej oraz troszeczkę zieleniny i będzie to zielona natka pietruszki i odrobinę szczypiorku. Na patelni rozgrzałam olej, dorzucam kawałeczek masła . Czekam, jak się odrobinę rozpuści i przesmażę cebulkę do zeszklenia. Potem dorzucę grzybki. Robię to na początku, ponieważ chcę, żeby mi grzyby z cebulką przestygły. Mam już ładnie zeszkloną, a zatem dorzucam grzyby. Wszystko dokładnie wymieszam i będę podsmażała około 5 minut. Króciutko, dlatego że grzybki są już przecież obgotowane i mam drobno posiekane, więc 5 minut w zupełności wystarczy. Grzybki mam podsmażone, cudownie pachną. Wstępnie teraz przyprawię solą i odrobinę świeżo zmielonego kolorowego pieprzu. Wszystko przemieszam i po minucie wyłączę gaz. Oczywiście połowę grzybków wykorzystam do farszu, do gołąbków, a połowę zostawię na patelni i wykorzystam do sosu. Z części grzybów, przesmażonych oczywiście, przygotuję sosik, a zatem wlewam porcję bulionu. Wszystko razem wymieszam. Będę gotowała tak około 2 minut. Sos już się trochę podgotował. Zaczyna robić się gęsty. Bulion wyparował, a zatem czas, aby doprawić go śmietaną. Przekładam trochę sosu do śmietany. Wymieszam i dokładam do sosu. Robię to stopniowo, mieszam. Sosik jest już prawie gotowy, a zatem czas, aby go przyprawić. Dwie solidne szczypty soli i sporą porcję świeżo zmielonego
kolorowego pieprzu. Przemieszam i za moment wyłączam gaz. Jak widzieliście, przygotowanie tego sosu to jest naprawdę bardzo prostą sprawą, a sos smakuje naprawdę wyśmienicie, przepięknie już pachnie. Ten sos można wykorzystać również do innych potraw. Kończę siekać natkę pietruszki. O, tyle już będzie. Dobrze. I 2/3 wrzucam do mięsa, a resztę zostawię do sosu. Dorzucam kaszę gryczaną. Przesmażone, wystudzone grzybki z cebulką. Wrzucam jajko i przyprawy. Solidną porcję kolorowego, świeżo zmielonego pieprzu. Majeranek. A 3 szczypty soli. I 3 łyżki tartej bułki. I wszystko wyrobię rękoma na taką jednolitą masę. Farsz do gołąbków mam już przygotowany. Nie muszę dodawać więcej bułki, ponieważ farsz fajnie się klei. O. Przygotowuję liście kapusty, ścinam tą grubszą część łodygi, żeby gołąbki dobrze nam się zmijały. I tak robię z każdym kolejnym liściem. Przygotowuję już gołąbki, biorę porcję farszu. I formuję teraz taki wałeczek, układam na końcu liścia, tak dosyć ciasno, zwijam, podtrzymuję, zakładam jeden bok, drugi bok i zwijam dosyć ciasno gołąbek. Przygotowuję kolejny. Przygotowuję już ostatni gołąbek. Z tej porcji wyszło mi około 15 albo 16 gołąbków. I wszystkie gołąbki mam już gotowe. Za moment będę je gotowała. Wszystkie gołąbki umieściłam już w garze. Oczywiście na dno położyłam kilka liści kapusty. Gołąbki układamy ciasno. Teraz zalewam bulionem grzybowym, tak aby wszystkie gołąbki były zakryte. O, tyle będzie akurat. Ponieważ gołąbki mają tendencję do wypływania, ja dodatkowo przykryję jeszcze talerzem. Garnek postawiłam na płytce i będę gotowała nasze gołąbki przez około 1,5 godziny do miękkości na średnim gazie. Przykryję jeszcze pokrywą i tak jak powiedziałam, około 1,5 godziny. Doskonałe gołąbki z kaszą, grzybami leśnymi i mielonym mięsem są już gotowe. Polałam również wcześniej przygotowanym aromatycznym sosem grzybowym. Jeszcze odrobina zielonej natki pietruszki. I danie jest gotowe. Co prawda przygotowanie jest nieco pracochłonne i czasochłonne, ale naprawdę gołąbki te smakują wybornie.
Te gołąbki są doskonałą alternatywą dla tradycyjnych gołąbków podawanych z sosem pomidorowym. Można podać je z ziemniakami, z kaszą gryczaną, z ryżem, jako danie obiadowe albo ze skibką chleba. A zatem gorąco polecam i życzę smacznego.